Halo, ja jestem Grypim, a to jest kolejny opening kart. Opening kart TCG? Przecież to się. Przecież TCG to Trading Card Game. Kto mi k***a scenariusz pisał? Halo, ja jestem Grypim, a to jest kolejny opening kart Pokémon, moi drodzy. Dziś na warsztat bierzemy Snorlax z Xboxa, którego kupiłem sobie mniej więcej 2 miesiące temu, o czym poinformowałem na swoim fanpage'u i grupie. Link do obu jest oczywiście w opisie, bardzo serdecznie na nie zapraszam, bo jest tam o wiele więcej informacji niż na samym YouTubie. I teraz tak, kupiłem to 2 miesiące temu, otwieram dopiero teraz, tak wyszło, ze względu na wszelkie zawirowania z serwerem i nie tylko. Także moi drodzy, co to zawiera? Zawiera to 4... booster paki, to może pokażę. 4 booster paki, jeden z tego co widzę z Breakthrough, jeden z Face Collide i dwa boosterki z Evolutions. Jest jeszcze karta promo Snorlax GX, która chyba nigdzie indziej, prawdopodobnie nigdzie indziej nie występuje w żadnych innych booster pakach. Sunny Moon nawet, które wyszły na ten moment. Jest jeszcze oczywiście ponadwymiarowa karta Snorlax GX i karta Evolutions, stylizowana na te stare karty. Otwarte i wyjmujemy zawartość. To w takim wypadku wyjmujemy kartę Snorlaxa i pokażę wam na tym przykładzie, co ona posiada, jak ona wygląda. Szczerze powiedziawszy, nie zagłębiałem się jeszcze w karty GX kompletnie. Czym one się od EX różnią? W takim wypadku tego Snorlaxa postawimy sobie o tutaj. Niech on zasłoni po prostu częściowo Mewtwo i resztę. Tutaj postawimy sobie małego Snorlaxa. To jest karta promocyjna, która prezentuje się mniej więcej w ten sposób. Mam nadzieję, że widać dobrze. Jest wygięta. Kurczę, złe pakowanie. Złe opakowanie, źle było zapakowane i tak wyszło. Dobra, stawiam sobie tą kartę tutaj. Na ten moment, co ja tu jeszcze posiadam? Kod do TCG Online, który zużyję sobie na własny pożytek. Nie, tak jak mówiłem, 4 booster paki z różnych serii. Jeden Breakthrough, oczywiście stara seria Breakthrough, jeszcze XY, Fates Collide, czyli jedno z ostatnich, i 2 boosterki Evolutions. Oczywiście te 2 boosterki Evolutions zostawimy sobie na koniec. Na ten moment otworzymy te. Otworzymy to w kolejności chronologicznej. Czy ta jako pierwsze pójdzie Breakthrough? Może zrobimy to w ten sposób, żeby zasłonić wszelkie... No co jest? Dobra, wyszło. Opakowanie idzie tutaj. Tą kartę odkładamy i na ten moment. Raz, dwa, trzy. Przekładamy naprzód. Tak jak to się zawsze robiło i otwieramy. Proszę, proszę. Tej karty jeszcze nie widziałem. Frogadil. Słubat, Gołgołt, Remorite. Czy to wszystko dobrze widać? Oby na pewno. Axew, Wubat, Goldeen, Teddy Ursa, Printlap, karta Reverse. I co będzie kartą? Aromatize, Regular, Rare. No dobra, w takim wypadku nie wypadło tutaj kompletnie nic ciekawego, ale nie zapominajmy o tym, nie załamujmy się, nie traćmy głowy, mamy jeszcze 3 inne boostery, które być może przyniosą trochę więcej szczęścia. Breakthrough otwierają się dosyć sporo, co by nie mówić, czy to w TCG normalnie, czy w TCG online. Kartę sobie odkładamy. Raz, dwa, trzy. Idą na tył? Chyba dobrze przełożyłem. Chyba dobrze. Dobra, no to teraz tak. Audino, Autis, Dino, Spirit Link, Random Reciver? Pierwszy widzę, szczerze powiedziawszy, tą kartę, ale akurat z Face Collide to otwierałem mało kart, także spoko. Helix Fossil, Omanyte. No spoko, no to wiem akurat wszyscy, że tego ożywia się Omanyte'a. Minchino, Diglett, Larvitar, Karabing. Karabing, chociaż ja go wolę zwać Karabinek, za co oczywiście mnie karcicie w komentarzach niejednokrotnie. Burmi, Zygarde jako Reverse. I ostatnią kartą jest Diancie EX. No tego chyba jeszcze, chociaż nie, chwila. Diancie EX chyba już miałem. Nie jestem pewien, ale dobra, świetnie, bardzo fajnie. Pierwszy EX na ten opening, czyżby miało być ich więcej? Mam nadzieję, bo szczerze powiedziawszy z Evolutions, no chciałbym jakiegoś EX-ika, nie powiem. W ogóle, może powiem tak na szybko, na czym charakteryzują się karty Evolutions. Karty Evolutions to jest seria, która została stylizowana, na te pierwsze booster paki. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy tutaj przekłada się trzy. Prawdopodobnie trzy. Patrzcie. I o to chodzi. To wygląda tak retro, tak bardzo oldschoolowo. Kakuna. Ale zobaczymy, co tutaj wylosujemy w sumie. No powiem wam, że trochę tych kart, trochę kart z tej serii, z tych pierwszych serii, już szczerze powiedziawszy miałem, ale powiem wam, że Charizard Spirit Link w takim wydaniu
Wygląda naprawdę episko. Energy Double Colorless Energy, spoko. Staliu, no niech będzie. Ziemna Energy. Magikarp, jocie! Jak to bardzo retro wygląda, patrzcie na to. Tak bardzo retro, tak bardzo oldschoolowo. Dobra, Magikarp 10 HP. Onix, Sandshrew, Ghastly, wow. Nawet graffiti jakiś za nim jest, spoko. Nie no, powiem wam, że Reverse wyglądają naprawdę fajnie. I ostatnią kartą jest Clefairy Hollow. Przynajmniej tyle, że Clefairy jest w wersji Hollow. W sumie, czemuż by nie odłożymy ją sobie gdzieś tutaj. No i moi drodzy, został ostatni booster pack z serii XY Evolutions. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, co z tego wydropi i nie ukrywam, że mam nadzieję na jakiegoś być może fullarcika, być może i EX albo fullarty, z tego co pamiętam, tutaj są naprawdę zacne. Nie jestem pewien, czy są tu EXy, bo szczerze od dawna, od momentu ostatniego chyba openingu hard nie interesowałem się tym wszystkim, także nie robiłem zbyt dużego researchu, nie oglądałem takowych openingów na YouTubie, więc mogę się w tym momencie nieco mylić. Dobra, Trainer Switch, kolejny trainer, ale Brock, szczerze powiedziawszy, występuje chyba również w wersji Full Art, także szkoda, że jest to ta wersja, ale no cóż, tak, nie pogardzę. Nidoran Mail, Onix, kolejny Onix w kolekcji Growlithe. Tego Growlithe'a pamiętam doskonale. Mam tą kartę, tak jak już powiedziałem, mam trochę tych kart z pierwszej, z tych takich pierwszych, całkowicie pierwszych serii i Growlithe między innymi tam jest. Szczerze powiedziawszy, z tego co pamiętam, te karty praktycznie niczym się nie różnią od tamtych starych, no tylko, że zostały po prostu wydrukowane na nowo. Dobra, ostatnie karty. Zbliżamy się do ostatnich kart. Matchup zwykły Pikachu. No, zwykły Pikachu. Szkoda, że zwykły, bo w tych booster packach są inne, specjalne karty Pikachu, no ale cóż bywa. Voltorb Reverse, no proszę, powiem wam, że to akurat mi się dosyć mocno podoba. I ostatnią kartą jest Chansey Hollow. No, nie jest to, szczerze powiedziawszy, coś świetnego, ale zawsze jest, tak? Dobra, to teraz tak, co my tutaj takiego wydropiliśmy? Co my z tych booster packów dostaliśmy? Clefairy Hollow, szczerze, nie jest źle, ale mogło być o wiele lepiej. Chansey Hollow, niech będzie, w sumie nawet spoko opcja. Diancie EX, powiem wam, że nawet fajnie. Brat mi poza nagraniem powiedział, że tej karty jeszcze nie mamy, także nowy EX, bardzo się z tego powodu cieszę. Snorlax Promo, karta Snorlaxa Promo, no to takie w sumie spoko. I rzecz, która szczerze powiedziawszy najbardziej mnie interesuje, będę musiał się zagłębić, co i jak dokładnie, jak to wygląda, czym się to charakteryzuje i na czym to dokładnie polega, czyli Snorlax GX. Z tego co mi ludzie na streamie chyba Judiego mówili, GX-y to są po prostu takie słabsze, nieco słabsze karty EX, jako że twórcy stwierdzili, że karty EX są zbyt mocne i je po prostu jakby znerfili. Dobra moi drodzy, także to byłoby na tyle. Piszcie, jeżeli chcecie więcej tego typu openingów. W sumie czemuż by nie mógłbym trochę hajsu zainwestować nawet w Pokémon, nawet w booster packi Pokémon Sun i Moon, bo no ciekawi mnie to, nie powiem. Jeżeli wam się to podoba, oczywiście strzelcie łapę w górę i udostępnijcie. Najlepiej to by mi, szczerze powiedziawszy, najbardziej pomogło ten film. Także moi drodzy, to byłoby na tyle. Także ja się z wami żegnam. Na razie, cześć.